Szanowni Państwo, powoli dochodzimy do końca wykładowej części naszego spotkania. Zanim jednak zupełnie skończymy, bardzo proszę profesora Marcina Kostura i profesora Jerzego Łuczkę, aby zademonstrowali nam efekty i rezultaty projektu ICSE. Cześć Marcin. Witam Państwa. Ja tu jestem najstarszy i chciałem Państwa przekonać, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. Kiedy zaczynaliśmy ten program u nas na Wydziale, wielu znakomitych profesorów nie chciało przystąpić do tego programu, dlatego że się bało. Powiedzieli, cholera, to są nowe rzeczy. Ja już jestem w takim wieku, że być może to będzie trudność dla mnie. Jestem przykładem tego, że można jednak pokonać te bariery, o których tutaj moi koledzy mówili, o których mówili ci znakomici wielcy tego świata, jak Gates czy inni, którzy stworzyli te potężne sieci komputerowe i tak dalej, i tak dalej. Także to nie jest takie złe. Kiedy zaczynaliśmy ten program, a inicjatorem był właśnie Marcin Kostur, który podglądał, co się dzieje w Norwegii. Powiedział, słuchajcie, tam się dzieją fantastyczne rzeczy. Tam się uczy studentów rozwiązywać problemy. Nie uczy się tylko pewnych formuł, pewnych teorii, ale uczy się rozwiązywać problemy i to od pierwszego roku. I dlaczego my tego nie możemy zrobić? Oczywiście Norwegia jest bogatym krajem ze względu na ropę, którą posiada i ma duże środki. To widzieliśmy zresztą, jak oni to rozwijają bardzo szybko. Ale dzięki właśnie Marcinowi mogliśmy tutaj to wdrażać i z początku szło nam to bardzo opornie, bardzo opornie. Z początku 90% kadry było przeciwne właśnie, dlaczego musimy coś zmieniać, jak od 30 lat tak prowadzimy zajęcia i jakoś żyjemy. No tak, tylko że po 30 latach świat się radykalnie zmienił. Kiedy ja zaczynałem studia, nie było komputerów w ogóle. A teraz bez przerwy otrzymuję jakieś nowe gadżety właśnie, które mi służą jako komputer. Teraz mam tutaj telefon komórkowy, który może mi służyć na pustyni do kontaktu ze światem i do robienia obliczeń przecież. Ja właśnie współpracuję z Uniwersytetem w Augsburgu, stąd zaprosiliśmy tutaj Gerda. Od wielu lat współpracuję czysto naukowo, nie w celach dydaktycznych, tylko czysto naukowo, ale znamy profesora dlatego, że on w rankingach dla studentów zajmuje zawsze pierwsze miejsce jako najlepszy dydaktyk. On jest bardzo popularnym tam wśród wykładowców. No i no właściwie po tych paru latach, jak zrealizowaliśmy ten program, zbyt wielu naszych profesorów nie weszło w ten program. Niestety nie. Ale mój pogląd był taki, że jeżeli ja w to nie wejdę, to z czasem zostanę bardzo w tyle i mamy u nas wykłady niektóre do wyboru. Jak ja to będę kiepsko robił i nie nowocześnie, to studenci nie będą chodzić na moje wykłady. Jak nie będą chodzić na moje wykłady, to być może też nie będą chcieli u mnie pisać prac magisterskich i prac doktorskich. No i później zostanę sam w zasadzie, a ja jako starszy człowiek to sam już nic nie zrobię. Ja muszę mieć młodych ludzi, żeby w 90% pracowali za mnie. No i to jest tak trochę egoistycznie do tego podchodziłem. Też się bałem oczywiście, jak poszedłem pierwszy raz na coś takiego, co wy będziecie mieli, i jeden człowiek powiedział, żebyśmy tutaj siedli przy stoliku, otworzyli komputery i zaczęli coś tam robić i mówił nam, co mamy robić, to ja się przestraszyłem, bo ja nie wiedziałem, co mam robić. Tu nacisnę, tam nacisnę, tu mi wyskoczyło, tam coś wyskoczyło, mówiłem, nie wiem, jak z tego wyjść i tak dalej, i tak dalej. To są takie opory i bariery. Ale w zasadzie całe życie mamy opory i bariery. Ja już tego nie pamiętam, ale jak się urodziłem, to strasznie długo uczyłem się chodzić. Strasznie długo czasu minęło, a stanąłem na nogi. Chodzenie nie jest rzeczą prostą. Naprawdę nie jest. Ale żeśmy się nauczyli chodzić. Może jedni wcześniej, drudzy później. Jak poszedłem do szkoły, no pisanie też nie jest rzeczą prostą. W szczególności w języku polskim. Dyktanta w języku polskim są makabryczne. Że takie i tak dalej. Ale żeśmy się tego nauczyli. Właśnie po to jest szkoła, żeby uczyć młodych ludzi. I pokonywać te wszystkie bariery. Ponieważ świat się bardzo rozwinął i mamy wszędzie do dyspozycji komputery i te komputery wchodzą w to nasze życie, to musimy młodzież tego uczyć. Ponadto, jeżeli w innych częściach świata tak się to robi, tam gdzie są właśnie kraje wysoko rozwinięte,
gdzie są wysokie technologie, nowoczesne technologie, to dlaczego my mamy zostawać w tyle? I znowu patrząc egoistycznie, te szkoły, które będą to robić bardzo nowocześnie, będą miały uczniów. Dlatego, że to się rozejdzie. To jest tak, jak się rozchodzi wśród studentów, do kogo warto chodzić na wykłady, a u których wykładowcy wykłady są nudne. Tak samo tu się rozejdzie. Które szkoły są dobre, nowoczesne, które dobrze przygotowują do studiów i to właśnie tych nowoczesnych studiów, a które uczą jak 30 lat temu. Także słuchajcie, nie bójcie się. Nawet jak pierwsze dwa, trzy spotkania będą takie, że będziecie się bali, to jednak przełamiecie prędzej czy później to przełamiecie. Ja jestem dobrym przykładem, że można to przełamać. Ba, nawet zaprosiliśmy parę razy panią dziekan, powiedzieliśmy, nie bój się, przyjść do nas, coś tam może się nauczysz. Nie wiem, czy się pani dziekan nauczyła, ale teraz słuchajcie, teraz używam to bez przerwy. Tego używam bez przerwy i teraz pokażemy wam po pierwsze, jak można te rzeczy używać w sposób prosty, jak ewentualnie niektóre problemy w szkole średniej można używać i też co zrobiliśmy. Może zaczniemy najpierw, Marcin, pokaż tą, napisaliśmy dwie książki takie do wykładów i w jaki sposób do tego żeśmy podeszli. Pokaż może tą stochastyczną dynamikę. To jest dla studentów ekonofizyki głównie, ale też dla studentów z fizyki technicznej, i także dla studentów no, innych kierunków, ponieważ w zasadzie w tej książce, co jest stochastyczna dynamika, ona jest na stronie ekonofizyki. To właściwie wbrew pozorom tam jest nic, tylko jedno równanie, równanie Newtona. Równanie Newtona, które wydaje się dość proste, bo to jest masa razy przyspieszenie równa się sumie sił działających na cząstkę. To równanie, które się zapisuje za pomocą trzech liter, MA równa się F, jest naprawdę bardzo skomplikowane. Bardzo skomplikowane. Do tego można zrobić układ takich równań i tak dalej, i tak dalej. I to w zasadzie jest cała współczesna fizyka. Tu mamy definicję prędkości, tu mamy definicję przyspieszenia, mamy proste równanie Newtona, a wbrew pozorom, jeżeli zadajemy jakiekolwiek siły, tego nie rozwiążemy. Niektóre modele możemy rozwiązywać 3-4 godziny na tablicy dla studentów, ale z drugiej strony po co? Lepiej zadać określone własności siły, powiedzieć, słuchajcie studenci, rozwiążcie to, komputer wam rozwiąże, natomiast zastanówmy się, żebyśmy też wiedzieli, jeżeli zmieniamy jakieś parametry w układzie i jak się zmieniają własności, żebyśmy też poprzez takie doświadczenia nabyli intuicji, żeby młodzi ludzie nabyli intuicji. Jeżeli to będziemy robić także w formie zabawy, to najlepiej się uczyć przez zabawę. Żeby nie było tak, że my mamy ciągle opór, bo my tego nie rozumiemy, nie rozumiemy. Tu mamy coś takiego, podaj byle jaki część. Proszę Państwa, mamy jakiś problem do rozwiązania, nieważne. Mamy też część zwykłą, teoretyczną, czyli musimy dać studentom wiedzę. To nie jest tak, że wiedzę wyeliminujemy, używamy komputera. Nie, dajemy wiedzę, oni mają tą podstawową wiedzę i teraz mówimy, dobrze, wykorzystajmy tą wiedzę do rozwiązywania jakichś problemów. I teraz tu mamy jakąś taką część teoretyczną, ale właśnie mamy coś, co napisane jest w tym języku tutaj. Ja się tego sam potrafiłem nauczyć. Parę linijek możemy zrobić i rozwiązywać bardzo ciężkie problemy. Parę linijek jest po to, żeby rysować, parę linijek jest po to, żeby kolorować i tak dalej, i tak dalej. Ale zademonstrujemy też, że pewne rzeczy nie są takie trudne. Jeżeli nauczymy się, to wtedy możemy łatwo to stosować. Pokaż może tą drugą książkę, którą zrobiliśmy. To jest ta druga książka, jest na temat modelowania w biofizyce, w biologii. Na przykład w jaki sposób rozprzestrzeniają się choroby, epidemie, w jaki sposób zachodzą niektóre reakcje chemiczne. W jaki sposób na przykład zmienia się populacja zajęcy? Albo co będzie, jeżeli do populacji zajęcy w lesie dojdą populacja rysi? Rysie niestety zjadają zające. Czy mamy takie różne modele i je analizujemy? Uczymy też studentów, jak modelować. Jak modelować, to jest jeden problem. Drugi problem, jak rozwiązać później coś takiego. I teraz to przychodzi nam oczywiście łatwo z pomocą znowu komputerów. Napiszemy równania, mówimy jak modelować odpowiednik typu równań, na przykład Newtona. I teraz mówimy, dobrze analizujemy i zobaczymy, jak będziemy zmieniać różne parametry.
Także tu mamy całą gamę, pokaż może spis treści, jakie problemy żeśmy tutaj właśnie rozwiązywali. No właśnie, tu mamy takie modele z dynamiki populacyjnej, typu ofiara drapieżca, typu reakcje różnego rodzaju, równania dyfuzji. Pokaż tylko spis treści może, tak? Tylko sam spis treści, tak? Właśnie, na przykład transmisja impulsów nerwowych w komórkach, jakieś takie kolorowe reakcje Białousława Żabotyńskiego i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, bez tych metod w zasadzie byłoby bardzo trudno nam to analizować. Ten program, który tu jest napisany, bez tych metod komputerowych, bez wizualizacji też, to byśmy musieli wykładać ze 3-4 semestry, tak jak się to robi na niektórych uniwersytetach amerykańskich. Przy tym sposobie zrobimy więcej materiału, ale przy okazji te wszystkie okienka, jakie tu są, te wszystkie okienka, studenci, że się tak wyrażę, mogą wejść w te okienka, zmieniać różne parametry i sami mogą się bawić. I sami się mogą bawić. To jest taka zaleta. Dobrze, to może teraz przejdziemy. Tutaj, tu na tej stronie naszej są różne materiały, to można przeglądać. Niektóre zagadnienia właśnie bez pomocy tych metod byśmy nie rozwiązali, no bo na końcu dostajemy jakieś skomplikowane wyrażenie i po prostu nie widzimy, co to jest, bo potrzebny nam jest do tego komputer. Dobrze, a właśnie, może zacznijmy od tego, co tutaj możemy robić przy pomocy takiego prostego narzędzia. Pierwsza rzecz jest taka, to co tutaj Marcin Kostur mówił, że te rzeczy możemy ściągać z internetu za darmo. Ja ciągle używam, a Marcin mi poprawia, że to nie jest za darmo. Dla mnie to jest za darmo. Te wszystkie rzeczy między innymi po to mamy tutaj u nas, że możemy ściągać za darmo, a takie programy jak typu Matematyka czy Maple, one kosztują dużo. Program Matematyka kosztuje rzędu 5000 zł. Także to jest niebagatelna suma. I bez przerwy te programy są poprawiane i trzeba było średnio co 3-4 lata programy kupować na jedno stanowisko. Na parę stanowisk to wychodzą kolosalne sumy. Dlatego powiedzieliśmy nie będziemy kupować, ponieważ nie mamy pieniędzy. My też jesteśmy z budżetówki. Nam też bez przerwy tną pieniądze, fundusze i tak dalej. Musimy sobie sami jakoś poradzić. Na szczęście ludzie na świecie są altruistami i robią takie rzeczy w internecie za darmo. To jest za darmo. Robią naukowcy i entuzjaści na świecie sami programują. Mówią, tak, możecie to używać. Między innymi po to robimy te rzeczy, że możecie używać. To, co powiedział Obama, jeżeli na uniwersytetach pracujecie z pieniędzy podatników, to wyniki tych badań i rezultaty powinny być za darmo także dla podatników. Niestety niektóre firmy właśnie, jak Wolfram produkująca matematykę, żąda strasznie kolosalne pieniądze. Więc tutaj właśnie bierzemy po to tego Pythona i Sage'a, że to jest za darmo, ściągamy z sieci na przykład do swojego komputera i tam wtedy w tym komputerze możemy używać. Dlatego te właśnie uczniowie, nasi studenci, uczniowie także będą mogli ściągnąć na swój komputer i po prostu bawić się tym w domu czy na lekcjach i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zaczniemy może, Marcin, od tego, jak mniej więcej z tym się można pobawić. Powiedz co i jak. Proszę Państwa, słówko wstępne jeszcze. Ten system, który teraz będziemy Państwu pokazywać i ta krótka demonstracja, która będzie teraz przebiegała, to w sumie to jest dobry wstęp do warsztatów, które Państwo będziecie za chwilę mieli, a myślę, że wszyscy się zmieścicie, przynajmniej wszyscy chętni. Proszę Państwa, ten system to jest tak zwany Sage. Sage to jest taki sprytny system, który został wyprodukowany przez matematyków. Proszę zauważyć jedną rzecz. To istnieje takie coś jak język Python. Sam język Python jest językiem programowania ogólnego przeznaczenia o bardzo fajnych możliwościach, zwłaszcza ze względu na dynamiczne typowanie, możliwościach do na przykład konstrukcji systemów algebry komputerowej. Z jednej strony naukowcy wolą, ja mam też troszkę dwoistość, bo ja do pewnych stosowań używam czystego Pythona, tak samo jak profesor Ingold, naukowcy wolą czasami używać Pythona z pewnymi właśnie tymi bateriami included, jak to mówił profesor Ingold, po prostu z narzędziami, z bibliotekami, które sobie ładują. I to jest podejście fizyków. Ten IPython notebook, o którym była mowa, to jest podejście fizyków, to jest dzieło fizyka. Natomiast z drugiej strony
matematycy chcieli zrobić coś, co odpowiada czemuś takiemu jak gotowe produkty komercyjne jak matematyka, w których się po prostu coś włącza i jest wszystko od razu. Nie trzeba wiedzieć, co trzeba importować i tak dalej. Wszystkie zmienne nazwy, wszystko mamy pod ręką. Jak piszę plot, to mi rysuje wykres. Jak piszę integrate, to mi całkuje funkcję daną wzorze analitycznym. Taki system, taki sposób działania, taki sposób interakcji jest nieco wyższym poziomem, jeżeli chodzi o poziom abstrakcji niż sam język Python. On ma swoje wady i zalety, ale my akurat w tym momencie zaczęliśmy z różnych też innych powodów, zaczęliśmy używać pod kątem studentów, pod kątem praktyki tego systemu Sage. Ja osobiście nie używałem tego Sage'u za bardzo do studiów naukowych, tylko nauczyłem specjalnie dla studentów, ponieważ ten język programowania to jest wspólny język, to jest dalej język Python, który jest tylko nieznacznie obudowany przez Sage'a. To jest to dla mnie żaden problem, czy ja używam tego systemu, czy tego. Czasami się przyzwyczaję, że na inny jest jakiś składny jakiegoś polecenia. To, co Państwo teraz widzą tu na ekranie, to jest tak zwane, to jest bardzo ciekawa rzecz, to jest to, o czym wspomniał profesor Ingold, to jest ta tendencja, żeby serwować pewne graficzne rozwiązania poprzez internet. To jest widok po zalogowaniu się, widok notatnika Sage'a, który mamy zainstalowany na komputerze, chyba bodajże w Katowicach. Ten komputer jest pod nazwą Sage 01 i ten login do tego systemu Państwo wszyscy mają wygenerowany automatycznie po rejestracji na konferencji. Mogą Państwo to wszystko, co tu zrobiłem, sobie posprawdzać i pobawić tymi materiałami. Ten system daje, pierwszym takim widokiem to jest system plików, czyli pliki w tym systemie, tak zwane notatniki. Jeżeli teraz klikniemy sobie w jakiś notatnik, możemy na przykład zrobić sobie nowy notatnik. To ja się wnawiam nowy notatnik, możemy sobie napisać wykład 1, go nazwać, mamy notatnik. W notatniku mamy dwa typy komórek. Jedne komórki to są komórki, które są komórki z kodem. Ja może sobie pozwolę siąść. Są komórki z kodem i w tym kodzie możemy sobie napisać na przykład 2 plus 2, nacisnąć Shift Enter i nam wychodzi 4. Czy ten system odpowiada pewne rzeczy, na przykład jak print są tu niepotrzebne, bo ktoś wymyślił, że być może jak piszemy jedną linijkę, to wiadomo, że na ostatni wynik chcemy wydrukować. No to po co pisać print, jakbyśmy chcieli napisać to w Pythonie, musielibyśmy napisać tak. Oprócz tego są komórki tekstowe, których możemy napisać sobie na przykład dodawanie. I tam mieć kawałek tekstu, który jest pomieszany z kodem. To, co jest tym tekstem, można sobie formatować, składać wzory matematyczne. To jest taki system notatnika. To są komórki z kodem, które się niezależnie od siebie wywołuje. I proszę Państwa, co jest tutaj ciekawego? Po pierwsze, to, że ten system jest online, to jest tak samo jak na Google Drive, to jest ta zaleta tego systemu, że jak sobie gdzieś coś stworzymy. I co jest bardzo ciekawe, to w momencie naciśnięcia wykonaj, ta komórka jest zapamiętana na serwerze. Także jak ja bym nacisnął tu wykonaj, nie nacisnął save i wyłączył komputer z sieci, to ja tego nie stracę. To jest bardzo ważna rzecz, która uratowała wielu studentów przed straceniem pracy domowej, że klawisz save tak samo jak z dokumentów Google'a zniknął po prostu, bo synchronizacja jest na bieżąco. Tu akurat każda ewaluacja synchronizuje. Następnie, co tu mamy ciekawego? No mamy przede wszystkim ten system Sage, który udostępnia nam, daje nam Pythona. Ten interpreter jest interpreterem Pythona. My możemy sobie przełączyć na czysty Python. Jeżeli by ktoś chciał wykonywać rzeczy w czystym Pythonie w... Gdzie są? Jest? O, jest tutaj. Można się przełączyć na czysty Python. Można wybierać sobie interpreter. Jeżeli by się miało zainstalowaną matematykę, można kazać temu notatnikowi interpretować kod matematyki, tylko na tym systemie, na tym serwerze musiała być komercyjna matematyka, co niektórzy ludzie robią, co jest całkiem zresztą sensowne. I proszę Państwa, i my mamy dostępny cały szereg, nieprawdopodobny szereg narzędzi, które są od razu wbudowane i są włączone, przygotowane do użycia. Pierwszą taką rzeczą jest, możemy sobie oczywiście dodawać liczby, to jest prosta rzecz, ale możemy sobie spróbować na przykład napisać ułamek. Jeżeli sobie napiszemy ułamek, jeszcze sobie poprosimy Sage'a, żeby ładnie wydrukował ułamki, to się okazuje, że ten ułamek nie przybliża go, tylko go pamięta w postaci algebraicznej. Dlatego, że ten system jest systemem algebry komputerowej. On włącza tak naprawdę, nie interpretuje tego jako podstawowy typ Pythonowy, się nazywa integer, tylko jak sobie Państwo zobaczą, co to jest jedynka, to się okazuje, że jedynka jest typu Sage Rings Integer, czyli to jest pierwszy liczb całkowity, który na przykład, jeżeli byśmy podzielili dwie liczby, które nie mają wyników w liczbach całkowitych, to mamy możliwość tak zwanej koercji do typu liczby miernych, ułamków właściwie, które dalej można sobie też, ten system potrafi z nimi coś robić. Na przykład może dodać 1/4 do 1/2 i wychodzi 7/12. Tak? Czyli to jest jakiś kwadrat troszkę sprytniejszym. Przepraszam, że ci przerwę. Pokaż może to, co miałeś poprzednio, czyli tą główną stronę, tam, gdzie miałeś te wszystkie jakby tematy, nie?
Właśnie. Proszę Państwa, coś takiego ja zawsze też wchodzę, otwieram komputer, włączam to i przygotowuję sobie te wszystkie tytuły, na przykład to mam potrzebne rzeczy do wykładu lub jeden wykład lub niektóre elementy do wykładu, tytułuję sobie jakoś i tak dalej, i tak dalej. I tu mamy na przykład jakiś kostur, łuczka, tok. Czyli to jest to coś, co żeśmy tu przygotowali do tej prezentacji i tu Marcin zademonstruje właśnie, jak otwieram coś takiego, co w ogóle możemy tu zrobić w pierwszych krokach, takie najprostsze elementy. Czyli to, co Marcin mówi, to jest kalkulator. Marcin, oddaję Ci głos, pokaż tu parę rzeczy z kalkulatora. No tak, Państwu zacząłem pokazywać, są różne dostępne możliwości, czyli taki, to, co zawiera klasyczny system algebry komputerowej, to mamy w ręce, możemy faktoryzować liczby, możemy faktoryzować wyrażenia, możemy faktoryzować większe liczby, możemy faktoryzować wyrażenia, także tu wiele rzeczy, uproszczeń można wykonywać. Co jest ciekawe, pod kątem na przykład dydaktyki fizyki, można sobie napisać jakiś wzór, na przykład wzór na oddziaływanie w polu grawitacyjnym, zapisać ten wzór na symbolach. Tutaj jest możliwość zdefiniowania symboli. To jest ten var, to nie jest coś, co jest w Pythonie bezpośrednio, to jest cecha Sage'a. Jakbyśmy zobaczyli, co to jest var, łatwo się dowiedzieć, bo to jest dynamiczny język, można sobie w każdym momencie się dowiedzieć, co jest czym. To się okazuje, że to jest, widać, że tu jest gdzieś Sage się pojawia, czyli to jest jakaś create symbolic variable, prawda? Czyli możemy sobie symboliczne zmienne tworzyć i możemy sobie napisać wzór pod nazwą F, który zawiera zmienne w ten sposób, że mamy jakąś stałą razy dwie masy przez r kwadrat, znany Państwu pewnie wzór. I ten wzór można sobie wyświetlić w sposób matematyczny, nawet widać, że on ładnie wyświetla, pokazując, że mamy indeks, to on usiłuje zrobić z tego indeks. No i teraz, jeżeli mamy jakieś zadanie, możemy zrobić sobie tak zwany słownik, to jest struktura danych w Pythonie, słownik podstawień, czyli na przykład możemy sobie podstawić za stałą grawitacyjną odpowiednią wielkość, odpowiednie masy i zobaczyć na przykład, jaka jest siła grawitacyjna dwóch ciał, jaka jest wartość siły dwóch ciał odległych od siły o 1 metr, które mają masę 1 i można sobie przede wszystkim zobaczyć to, jak to troszeczkę ładnie wygląda, bo ten zapis może być nieczytelny, można sobie podstawić pod ten wzór i wyliczyć, wprowadzić nowe zadanie, znowu podstawić. To są takie bardzo elementarne rzeczy, które się wykonuje na komputerze, które są właściwie niewielkim rozszerzeniem kalkulatora, jednak kalkulatora o bardzo potężnych możliwościach algebraicznych. No, proszę Państwa, przepraszam, że ci znów przerwę. Proszę Państwa, tu mamy na przykład to wyliczyć siłę, na przykład jaka jest pomiędzy Słońcem a Ziemią. To oczywiście trzeba wziąć te dane i teraz jak wrzucimy te dane, tu mamy jakieś horrendalne liczby. Oczywiście możemy to zrobić ręcznie. Uczniowie powinni umieć mnożyć i dzielić, tak? Tylko że jak umią mnożyć i dzielić, to na cholerę takie horrendalne liczby dzielić i mnożyć, jak możemy wrzucić i od razu zobaczymy, jaka jest siła oddziaływania. Po drugie, możemy bardzo szybko powiedzieć, dobrze, to między Słońcem a Ziemią jest taka siła oddziaływania, to zobaczcie, jaka jest między Ziemią a Księżycem albo między tym i tym. I wtedy uczniowie od razu mogą sobie wyrobić intuicję, jakiego mniej więcej rzędy są siły oddziaływania pomiędzy różnymi ciałami. I to jest już chociażby proste wyrażenie, tym niemniej ono jest uciążliwe. Czyli to może służyć jako zwykły kalkulator do obliczeń uciążliwych, tak bym powiedział. Tak? No, proszę Państwa, ponieważ mamy język programowania, no to kolejną rzeczą, jaką można robić, to jest wykorzystać programowanie do czegoś. I tu mam taki piękny przykład. Nie wiem, czy on jest w sumie piękny dla tych, którzy mają kredyt w frankach, a może nie być taki piękny, to jest, to się nazywa procent składany. I możemy sobie na dwa sposoby możemy sobie wysymulować lub wyliczyć to, jaka będzie wartość naszego kapitału po pewnych okresach kapitalizacji z zadaną stopą procentową. I tu jest wykorzystanie na przykład coś takiego, taki kod, on w jasny sposób pisze, że dla i in range 4, to znaczy, że dla i ze zbioru 0, 1, 2, 3 wykonaj coś takiego. Czyli 4 razy wykonam coś takiego, jest ja biorę mój kapitał, dodaję do niego 6% i to przypisuję mojemu kapitałowi z powrotem. Czyli jestem po jednej kapitalizacji. I tak sobie mogę robić, przy okazji wydrukuję na ekran. No prosty przykład programowania, który w ten sposób działa i to tak naprawdę, jakby się tak zastanowić, to jest symulacja. To jest najprostsza symulacja, to na jakimś wykładzie miałem taki przykład, podawałem studentom i mówiłem, że właściwie to jest przykład najprostszej symulacji, jaka występuje w życiu. By się wydawało, no po co, mamy wzory, możemy sobie to napisać ładnie, to samo można napisać wzorem, można to napisać wzór, czyli to jest kapitalizacja ze stopą procentową R, mamy N okresów, tu jest ilość
Po każdym okresie, po kolei można sobie wypisać, bo na końcową wartość wypisy możemy zrobić sobie to w tabelce. Natomiast, proszę Państwa, rzecz jest tego typu, że tutaj w tej symulacji ta stopa procentowa tu jest wpisana jako liczba. My możemy ją zrobić zmienną stopą. My możemy symulować po wielu scenariuszach zmianę tej stopy. To jest drastyczna symulacja. Rozszerzenie tego programiku, tak naprawdę programy, które symulują giełdę, one rozwiązują takie, one wykonują taką pętlę. Tylko że tam może jest troszeczkę więcej zmiennych, może te tutaj są jakieś losowe liczby, które są generowane z jakichś rozkładów, może parametry tych rozkładów są fitowane z danych historycznych, ale to jest dalej ta pętla. Także w tym momencie my stosując programowanie, nawet na prostych jakichś zajęciach czy lekcjach z czegoś, co może nie bezpośrednio się łączy z matematyką, czy właściwie ekonomią, my mamy tą możliwość, że mamy narzędzie, które możemy symulować i możemy bez żadnych ograniczeń, jeżeli tylko uczeń czy student pozna sposoby symulacji, sposoby obchodzenia się z językiem programowania, może sobie na przykład wziąć historyczną wartość stopy procentowej i sobie tą symulację przeprowadzić na realnych wartościach i popatrzeć, ile naprawdę ktoś, kto wziął kredyt we frankach 15 lat temu czy 5 lat temu, ile stracił czy zyskał. Można sobie to liczyć w każdą stronę, którą mu się podoba. Proszę, kolejną rzeczą oczywiście jest każdy program typu algebra komputerowa, tak samo Python z pewnymi bibliotekami potrafi rysować wykresy. I wykresy są taką fajną rzeczą, która jest bardzo pomocna, no jest niezmiernie pomocna w zrozumieniu wielu rzeczy. I oczywiście wykresy się rysuje tak, że się pisze plot. Jak napiszę plot sinus x, to otrzymuję wykres sinusa. No ja nie podałem zakresów, no to narysował mi od minus 1 do 1, ale jak mu podam zakresy, to narysuję od minus 5 do 5, ponieważ ten wykres jest bardzo duży, mogę sobie go zmniejszać, no, powiedzmy, że nie muszę go zmniejszać, bo nawet pasuje do ekranu. W Pythonie jest taka bardzo fajna, w tym Sage'u zimplementowana jest taka własność, że ten wykres zwraca mi obiekt i te obiekty mają zdefiniowany operator dawania, czyli ja sobie mogę dodać wykresy, tak jakbym dawał zmienne, mogę sobie na przykład narysować funkcję cosinus. Żebym wiedział, która jest która, mogę sobie pokolorować ją innym kolorem, to jest, wiem, która jest kosinusem, która jest sinusem. Proszę Państwa, oczywiście bardzo, bardzo wiele kawałków programowania potrafi rysować wykresy. Tu jest fajna rzecz, że tutaj ten moduł rysujący jest bardzo potężny. On potrafi robić różne dziwne wykresy, potrafi rysować krzywe uwikłane na przykład, co już jest zasadniczo, sprawdza się do rozwiązywania równych równiczkowych tak naprawdę. Potrafi rysować w krzywe parametryczne, potrafi rysować w trzech wymiarach, które za chwilę mam nadzieję pokażę. I proszę Państwa, co jest tym fajnego, że mając język programowania, my mamy teraz narzędzie, które rysuje wykresy. Jeżeli my na przykład coś szalonego do głowy, jakiejś symulacji obliczeń, rozwiązania jakiegoś problemu, my mamy narzędzie, które rysuje i mamy pełną kontrolę nad tym narzędziem. To jest bardzo fajna rzecz, żeby mieć tą kontrolę, żeby to było proste. I to się bardzo, bardzo mocno przydaje. O taki przykład mam na przykład zastosowania takiego prostego niby rysowania wykresów w matematyce, można sobie pobadać na przykład własności. To są rzeczy, z którymi studenci mają często kłopoty, nawet u nas na fizyce. Co się stanie, jak się zmieni współczynnik kierunkowy paraboli? Co się stanie, jak się do wartości funkcji doda na przykład 1, a co się stanie, jak się do argumentu doda 1? Tego typu przekształcenia można sobie robić. Bardzo fajnie też wychodzi coś takiego, jeżeli na przykład mamy taki klasyczny przykład, bierzemy sobie jakiś wykres funkcji, która nie posiada żadnych widocznych symetrii, to jest dość ważne. Można sobie na przykład sprawdzić, jak się ma wykres do wykresu funkcji od minus argumenta. Jak się ma wykres do, na przykład do modułu od argumentu. Potrzebuję dwie ręce, żeby nawias napisać. Można sobie zrobić sobie moduł z wartości funkcji, ale sobie dowolnie komplikować, można sobie przesunąć funkcję i zobaczyć, w którą stronę się przesuwa. Mogę kilka uwag, ponieważ mamy pewne doświadczenie w prowadzeniu zajęć, więc to jest właściwie duży problem dla naszych studentów. Jeżeli nawet mamy pewne elementarne funkcje, to oni mają zawsze kłopot, żeby zobaczyć, jak ta funkcja wygląda. To jest jeden problem. Drugi problem mamy nie tylko takie proste funkcje, jak tutaj są narysowane, typu sinus, kosinus czy x kwadrat, ale mamy bardziej skomplikowane, typu pierwiastek, jeden dodać, logarytm, kwadrat, sinus, kwadrat, czegoś tego i tak dalej, i tak dalej. I wtedy nie bardzo wiadomo, jak to wygląda. Oczywiście my uczymy studentów, jak badać analitycznie tego typu funkcje, tylko jeżeli nauczymy, powiemy dobrze, jeżeli masz taką funkcję, to wiesz, jak wyliczyć wartość największą, najmniejszą, ekstrema i inne rzeczy, ty wiesz, ale jeżeli dostajesz jakąś skomplikowaną
skomplikowaną funkcję, to po co ci badać przez 4 godziny tą funkcję? My potrzebujemy tą funkcję narysować. A żeby ją narysować, to wystarczy napisać plot i tu dać tą funkcję, jak wygląda. Także tu nie jest problem. Możemy zmienić te parametry. Nawet to, co Marcin tu napisał. Słuchajcie, to jest wielomian trzeciego stopnia. X do trzeciej minus 4x dodać 3. No ale w szkole średniej, żeby znaleźć miejsca zerowe tej funkcji, to nie jest taka prosta rzecz. Nie? To zdecydowanie możemy narysować. Aha, tu mamy jedno miejsce zerowe i tu mamy drugie miejsce zerowe, tu jest dwukrotny pierwiastek i tak dalej. Możemy się tam pobawić i uczniowie sobie wyrobią intuicję. Nie będzie to takie straszne. Bez przerwy wielokrotnie mamy, narysuj sinus tu, kosinus tu, no nie bardzo kojarzą. Dlaczego? Dlatego, że no nie mają tej praktyki z obeznania z tymi funkcjami. Także przez to mogą się bawić i żadna funkcja już nie jest straszna, już nie jest straszna. Proszę bardzo, Marcin. Proszę Państwa, bo oczywiście można powiedzieć też z drugiej strony, no dobrze, jeżeli my mamy program, który rysuje wykresy funkcji, to po co nam lekcje rysowania wykresów funkcji, prawda? No jest oczywiście, po pierwsze, mając taki wykres, my nie wiemy dokładnie, gdzie te lokaty ekstrema czy miejsca zerowe są. Na wykresie możemy tylko szacować, że one są gdzieś tam. Po drugie, tak jak tutaj na szybko narysowałem, jeżeli znajdziemy na papierze miejsce, czyli znajdziemy rozwiązanie zadania, możemy wziąć komputer i sprawdzić, czy dobrze. Sprawdzić jakimś tam przybliżeniem oczywiście grubości tej kropki, ale możemy zobaczyć, ponieważ ten punkt, który tam wpisałem, to jest maksimum tej funkcji lokalnej. Akurat się okazało, że nie jest, nie zgadłem. Czyli muszę liczyć jeszcze raz. Także można użyć komputera na przykład do tego, żeby wykonać pewne obliczenia, potem sobie bardzo, bardzo tanim kosztem narysować wszystkie wyniki na wykresie i popatrzeć, czy to ma sens. To jest bardzo, to jakby to nas kosztuje, jeżeli mamy minimalną wprawę, używamy takiego systemu, to nas kosztuje bardzo małą fatygę, żeby podstawić coś, oszacować jakiś wzór, narysować wykres jakiegoś wzoru. I co jest jeszcze ciekawsze, to mam taki przykład jeszcze dla Państwa. Zrobienie czegoś, co jest te wszystkie cechy, czyli ten cały, jeżeli byśmy się nauczyli w miarę dobrze rysować wykresy, nauczylibyśmy się, powiedzmy, że wiemy, że plot A sinus omega t to będzie rysował wykres, w przedziale musimy zdefiniować zmienność i to wszystko opanujemy. To jest proste, to jest taki wizualny kalkulator. To teraz zrobienie z tego czegoś, co nam da suwak i interaktywną mini aplikację sieciową, która nam będzie rysowała ten wykres funkcji. W tym przypadku na przykład zrobiłem sobie tak, żeby dwa parametry, które siedzą w tych wzorach, były reprezentowane przez suwaki na tej aplikacji. Zrobienie czegoś takiego jest rzeczą trywialną. Ja mogę sobie patrzeć, robić sobie aplikację, gdzie ktoś może intuicyjnie sobie patrzeć, co się dzieje, jak funkcji zmieniam parametr. To jest akurat taki przykład typowy, że mogę zmieniać w fali płaskiej, mogę sobie zmieniać częstotliwość i amplitudę. I mi się wydaje, że jeżeli student ma zaufanie, że to narzędzie narysuje rzeczywiście wykresy funkcji, po jakiejś tam wprawie z prostymi, to potem on ma zaufanie, że jak on to sprawdził, tak to jest, to tak naprawdę to będzie działać. Przecież ja tak bardzo często sam robię, że jeżeli nie jestem czegoś pewien, nie sprawdzę, że tak to jest graficznie, to mówię, o chyba tak to rzeczywiście jest. To czasami jest takie coś, to jest takie dodatkowa metoda weryfikacji. Czasami taki dowód poprzez narysowanie wykresu, to może matematycy mnie teraz wiedzą, ale dowód przez narysowanie wykresu czasami jest czymś, co może dać lepszą intuicję zrozumienia tego, co się tam naprawdę dzieje, niż dowód przez indukcję. To jest dla mnie zawsze dowód przez indukcję, ja nie krytykuję matematyki, ale zawsze dowód przez indukcję był takim przykładem, że można nie rozumieć, o co chodzi, a on potrafi to udowodnić. Ale to jest akurat też taki przykład z fizyki, bo to jest ruch drgający, nie? Prosty ruch drgający i przy okazji mamy tutaj amplitudę tego ruchu drgającego, częstość tego ruchu drgającego. Bardzo łatwo zmieniać te parametry tutaj A i W na takim suwaku. Ten suwak jest troszkę gorszy, ale jak już się raz go zrobi, ja używam często taki suwak, po prostu skopiuję sobie gdzie indziej, zmienię parę funkcje, zmienię parę innych rzeczy i używam. Także jak raz mamy taki suwak, to później możemy go powielać i używać jak nam się chce. A przy okazji, no to jest dobrze wiedzieć, no co się dzieje, jak amplitudę zmienimy, często zmienimy, mamy inne zagadnienia, to samo, możemy te parametry zmieniać sobie dowolnie. Proszę Państwa, tak jeszcze a propos, jeżeli mamy algebrę komputerową w ręku, mamy język programowania w ręku, potrafimy się tym posługiwać, to na przykład jest takie pojęcie jak paczka falowa. Żeby zobaczyć, jak wygląda paczka falowa, trzeba posumować dużo sinusów. Do tego się z reguły nie robią tablice, no bo jak sobie wyobrazić, żeby na przykład posumować, na przykład, nie wiem, ile tu wziąłem, 20 sinusów i narysować to na tablicy. To jest niemożliwe ręcznie. To trzeba zrobić komputerowo. Natomiast komputerowo to jest bardzo proste. Co więcej, nie trzeba tych wzorów wpisywać. Popatrzcie, co ja tutaj zrobiłem. Tu mam kawałek kodu, który jest bardzo prostym kodem Pythonowym. On używa tego systemu algebry komputerowej Sage. I co on robi? On bierze formułę
sinus od x razy liczbę, która będzie z tego zakresu 0,9 do 1,1 z krokiem 0,01 wybierana po kolei, która będzie tu wkładana ta liczba, a to będzie lista tych wszystkich funkcji. I on co mi robi? On mi robi formułę analityczną. Zauważcie, to nie robi liczb, bo to x jest jeszcze, to jest ogólna zmienna algebraiczna, którą sobie dopiero potem ustalę. On mi robi formułę analityczną i on generuje tą formułę automatycznie. Czyli tu jest, to tak naprawdę to jest kod, który mogę wpisać do innego programu i który ten kod na przykład wyewaluuje tą funkcję. To się nazywa, to właściwie ta technika to jest, się nazywa automatyczna generacja kodu. Ona jest bardzo potężna i jest używana przez nas w profesjonalnych zastosowaniach przy na przykład generacji kodu na karty graficzne, gdzie my wolimy algebraicznie wygenerować pewien kod po to, żeby na przykład móc łatwo zmienić. Nie chcemy go wpisać. My nie chcemy tego wpisać w komputer, proszę Państwa, bo to potrafi sobie komputer sam wpisać. I teraz proszę popatrzeć, taka prosta rzecz jak, no dobra, no mamy teraz, wygenerowałem sumę, bo tam jeszcze przed tym jest suma, to jest suma z listy, to jest Pythonowa operacja, mamy taki wzór algebraiczny. Jakbym go nie wpisał, jak go sobie wygenerowałem do tego jeszcze automatycznie, ja sobie mogę go narysować. A ta suma może prezentować pewną informację zakodowaną w tym wzorze. Bo tak się przesyła informacje za pomocą paczek falowych, fal elektromagnetycznych. I proszę Państwa, i tutaj jest, uciekło mi coś. Tu jest, proszę Państwa, wykres tej funkcji, która jest sumą tych 20 sinusów. Tego się bez komputera raczej nie narysuje, ale to pokazuje naocznie, jeżeli ktoś ma zaufanie, że ten plot zadziała, to jest plot, to właśnie ja przepisałem ten kawałek kodu, to nie jest bardzo eleganckie, ja przepisałem ten kawałek kodu do funkcji plot, dałem zakres, rozmiar figury i thickness, czyli grubość tej kreski, tak sobie ustaliłem. I ja prostym patentem mam możliwość narysowania tej wykresu, mam możliwość tworzenia wręcz tego kodu, tej wzoru analitycznego, który się rysuje. Także tutaj te możliwości są bardzo fajne. I to jest coś, co mi się wydaje, nie pamiętam, żeby paczki falowe u nas były na fizyce przerabiane w szkole. Ja pamiętam, że coś się o tym mówiło, ale tu uczeń mógłby sobie rzeczywiście narysować tą paczkę falową. Teraz, czy to jest koniec, to nie jest koniec. My możemy sobie jakieś formułę dyspersji jakąś wymyśleć, możemy zobaczyć, co się będzie działo z tą paczką, jak będzie czas do przodu szedł. Możemy patrzeć, do tyłu szła, będzie się rozmywała, nie rozmywała. Już nie będę tego kontynuował tego przykładu, ale tu fantazja właściwie jest tu nieograniczona. Możemy tutaj dowolne rzeczy robić. To są bardzo proste rzeczy, które są raczej niewykonywalne na tablicy. Wyliczenie prędkości fazowej czy grupowej z prędkości falowej wymaga rachunku różniczkowego, a tu wystarczy coś narysować, można wiele rzeczy zobaczyć. To jest taki przykład, gdzie zamiast pewnych analitycznych formuł rachunku różniczkowego możemy po prostu narysować sumę sinusów. No, jeżeli nie potrafimy tego zrobić, wiemy jak jeden sinus wygląda, mamy zaufanie do funkcji plot, możemy to zrobić automatycznie. To może coś z fizyki trochę? Mamy jeszcze chyba dwie minuty. Ponieważ właśnie, mamy niedużo czasu. Właśnie, mamy to nasze słynne równanie F równa się ma lub A, ma równa się F. Proste równanie wydawałoby się, ale jednak generalnie jak mamy dowolną postać siły, to równanie jest właściwie nierozwiązywalne analitycznie w ogólnym przypadku. Proszę Państwa, co możemy zrobić? To jest taki jednowymiarowy ruch cząsteczki pod wpływem stałej siły, niezależnej przestrzeni, czasu, siły grawitacji, jeżeli zachodzi w pionie, się nazywa rzutem pionowym. My możemy sobie przede wszystkim wziąć formuły z podręcznika, bądź też je, co mogę też Państwu kiedyś zademonstrować, można w warsztatach, można te formuły wyprowadzić też za pomocą systemu grupy komputerowej, jak się bardzo chce. Ale przypuśćmy, że bierzemy je z podręcznika, te formuły, można je wpisać, te formuły do komputera, można wpisać formułę na czas upadku, znaczy na czas upadku z powrotem na z punktu wystrzału, że tak powiem, z prędkością pionową, można wpisać formułę na położenie, czy na wysokość ponad punkt x początkowy. Można sobie narysować. Przy okazji, jak takie coś sobie narysuję, to jak ja bym się pomylił w tym wzorze, na przykład zapomniałbym tutaj kwadrat wpisać, albo zapomniałbym na przykład tu wpisać w tym wzorze na końcowy czas na przykład dwójki, to bym mnie to zobaczył na wykresie natychmiast. Nie? Także to jest potwierdzenie, że mam dobre wzory. Teraz wiem, że mam dobre wzory. Co można dalej z tymi wzorami zrobić? No można zrobić taką rzecz, że mając te wzory, możemy teraz powiedzieć, dobrze, a jakby było, jak ja bym teraz miał ten sam kąt, nie jest kąt, to jest rzut pionowy, miałbym tą samą rzut pionowy dla różnych prędkości początkowych, tak? No to ja mogę sobie zrobić znowu programistycznie, wygenerować n takich wykresów i je pododawać. To właśnie tu jest bardzo mocno skompresowana linijka, która tak naprawdę jest bardzo prosta. Ona mówi mi, że weź to samo co poprzednio, tylko zrób to dla równych V i narysuj na jednym wykresie. Nie? I to ja sobie pododaję i widzę, a tak zależy od prędkości. Ta parabola tak zależy od prędkości. Zawsze, jeżeli dobry czas, zawsze startuje z tego samego punktu i kończy w tym samym punkcie.
co ja mogę jeszcze zrobić, panie profesorze? Mogę zrobić coś takiego, że ja mogę stałkować to równanie numerycznie. To naprawdę to jest równanie różniczkowe. Oczywiście równań różniczkowych nie ma w klasycznych podstawach programowych, czy tam są w niewielkim stopniu gdzieś robione na zajęciach rozszerzonych, ale ja mogę sobie napisać wzory, co to jest V, że to jest delta Y po delta T, zakładając, że to jest pionowa prędkość, i co to jest przyspieszenie, że to jest def delta V po delta T równa się F przez M. Ja sobie mogę te wzory przekształcić tak, rozpisując te delty, masz lepsze. Rozpisując te delty, żeby wyliczyć sobie... Jestem profesorem, to mam lepszy pointer. Przede wszystkim nielegalnej mocy, chciałem zauważyć. Ja sobie mogę te wzory tak rozpisać, żeby wyliczyć wartość Y i prędkości, położenie prędkości po delta T, w przybliżeniu, to są przybliżone wzory, tu nie ma kwadratu. Ja sobie mogę te wzory rozwiązać, mogę sobie te wzory numerycznie za pomocą pętli i to, proszę Państwa, to jest znowu procent składany ta pętla. To są techniki typu procent składany. Ja robię jakieś iteracje jakiegoś równania. Coś dodaję, że V równa się jakiejś tam wartości, potem dodaję, jakbym tu napisał to bezpośrednio, że znowu przypisuję to X0, będzie tą wartością nową i robię to w kółko, w kółko, w kółko. To jest to samo, co przy procencie składanym. Wykonuję taki kod, który jest nawet nie jest jakoś specjalnie skomplikowany pod żadnym względem, moim zdaniem. I ten kod mi generuje jakąś trajektorię. Oczywiście ta trajektoria, to jest przybliżoną trajektorią, to ona nie bardzo się chce zgadzać z tą wyliczoną teoretycznie, ale zauważcie, że w tym wzorze nie ma nigdzie kwadratu. Nie ma nigdzie kwadratu, a wychodzi coś, co wygląda jak parabola. Jeżeli ja teraz sobie zwiększę sobie dokładność tego oczywiście, tego całkowania, albo tej procedury, bo wcale nie trzeba tego nazywać całkowaniem, czyli wezmę sobie na przykład 1000 punktów. Aha, muszę wykonać wszystko grzecznie. Już troszeczkę za daleko zaszedłem. Oj, nie widzę tego ekranu tutaj. O. Jeżeli ja wezmę sobie 1000 punktów, proszę Państwa, to nie jest problem dla mnie zrobić iterację po 1000, bo ja się parametryzuję, to ja inną liczbę wpisuję. Komputer się musi namęczyć, bo on musi tą pętlę powtórzyć 1000 razy. Znaczy, to za pomocą ołówka to już jest kłopot to wykonać. Za pomocą ołówka się nie robi metod numerycznych, ja się robiło w latach 40, ale się nie robi teraz, dlatego że to jest pracochłonne. Jest jakakolwiek zmiana parametrów, trzeba jeszcze raz zrobić 1000 razy. Mamy komputer, komputer wykonuje miliard operacji na sekundę, niech się męczy. Ale to, co właściwie tu jest zapisane w postaci tego, to jest inny zapis równania Newtona. Inny zapis równania Newtona. Przybliżony. Taki przybliżony zapis równania Newtona, który się numerycznie robi. Ale właściwie my tego nie musimy robić, ponieważ jest znacznie prostsza komenda, żeby rozwiązać to równanie. Tak, jest prostsza komenda. Jeszcze chciałem jedno słowo. Po co takie coś zrobić, skoro ledwo odtwarzamy przy dużej wartości liczby iteracji wynik analityczny? No dobrze, jeżeli już mamy coś takiego, to nie mamy żadnych ograniczeń, co do wpisywania tej siły. Ja sobie mogę tu na przykład wymyśleć, to jest realistyczna siła tarcia, to jest V kwadrat, tylko że jest modułem po to, żeby prędkość, bo tam zmieniamy kierunek, żeby prędkość w tarcie było zawsze przeciwnie działało do prędkości, to możemy sobie wpisać liniową siłę tarcia tutaj, liniową zależną od tego. I tu nam się niewiele zmienia, bo dopisujemy tu po prostu trzy symbole i jest. I komputer, ale w szkole średniej już tego problemu się nie rozwiąże. I się okazuje, że otrzymujemy starciem realistyczną trajektorię taką. On jest już parabolą, już jest jakąś inną krzywą. Akurat na to są wzory analityczne, ale możemy to tak skomplikować, że nie będzie wzorów analitycznych. To jest też tematem jednego z warsztatów. Powiedzmy, ja chciałem jeszcze Państwu pokazać. No, można ale daj wyżej troszkę tam, gdzie jest ta linijka dissolve. A właśnie. No to jest coś takiego, że to są równania różniczkowe oczywiście, nie trzeba pisać pętli. To jest dydaktyczne, żeby zobaczyć skąd to się bierze, ale nie trzeba tych pętli pisać, bo można wziąć profesjonalny solver i się dowiedzieć, co się wpisuje w ten solver. Się okazuje, że te prawe strony, co były po tym wzorze iteracyjnym, to są te prawe strony tak zwanych równań różniczkowych zwyczajnych i wystarczy je wpisać w porządny solver, który jest bardzo szybki w tym przypadku. Nawet jest lepszym solwerem niż ten, który można z SciPy wyciągnąć, bo w SciPy jest ten problem, że funkcja, którą się wywołuje, nie jest skompilowana, chyba że się użyje Cytona, a tu ona jest skompilowana. Stwierdzam, kompiluję. Ale to, co właściwie jest napisane, to tu jest, pisze tyle. Rozwiąż mi to równanie Newtona. To tyle pisze. W zasadzie tak. Można dać taka studentom gotowca, który po prostu się będzie wpisywało siły. Ktoś może fantazyjne siły sobie wymyślać i podelować na przykład, co będzie z pociskiem, który leci w trzech wymiarach, który wpada w tornado. Przykład z Oslo. Dobry pomysł. Ja myślę, że czas nam się skończył z tego, co mi już tu wszyscy kręcą głową czy potakują. Teraz ja myślę, że na tym zakończymy. Ja serdecznie zapraszam wszystkich Państwa na warsztaty. To będzie prawdopodobnie, być może będzie potrzebna mała organizacja miejsc, bo myśmy przydzielili, zakładając, że wszyscy się dokładnie pojawią, przydzieliliśmy miejsce na warsztatach.
Tam będą na pewno dziewczyny czy studenci pomagający będą przydzielać. Także ja bym chciał, żeby Państwo wszyscy się udali na warsztaty i przynajmniej w jednej turze na jednym warsztacie spróbowali samemu się tym pobawić. Wszyscy, którzy będą na warsztatach, dostaną dostęp do tego systemu, będą mogli bez instalacji niczego na swoim komputerze się tym pobawić. Ten dostęp będzie tak długo, jak nam będzie uczelnia sponsorowała prąd. Także myślę, że jakiś czas będzie. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję za przybycie. Ja tylko jeszcze jedno słowo. Zapraszam na warsztaty. Chciałbym tutaj sparafrazować słowa Ojca Świętego. Nie lękajcie się Sejdża. Nie lękajcie się. Ja jeszcze jedno słowo, dobrze, na koniec z takich spraw organizacyjnych. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękujemy za udział, dziękujemy bardzo za uwagę. Dziękujemy naszym gościom, mówcom i wykładowcom za wszystkie tutaj wykłady, prezentacje, które powiedzieli. Mam nadzieję, że tak jak my Państwo będziecie zainspirowani, żeby te metody właśnie pomóc nam wdrażać w szkoły i że wspólnymi siłami, myślę, dorównamy tym wszystkim zagranicznym instytucjom, które już te metody teraz obecnie w szkołach mają. A teraz zapraszamy na przerwę kawową, a także obiadową, także można się posilić.